Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Skyrim Special Edition. Poprzednim razem rozwiązaliśmy tajemnicę cieniowiska, gdzie według mieszkańców Ivarstead pojawiał się duch. Okazało się finalnie, że był to jeden gościu, który stworzył sobie miksturę, dzięki której stawał się duchem, aby odstraszyć mieszkańców od miejsca, w którym znajdujemy się obecnie. Wydaje się, że gdzieś tutaj prawdopodobnie znajdziemy kolejne smocze słowo. W takim razie, nie przedłużając, biegniemy dalej. Dotarliśmy do tej komnaty. Tutaj w fotelu już słychać kolejne działające pułapki. Okej, zejście korytarzem w dół. Tutaj jest... Ała! Kolejna pułapka. Kto nacisnął guzik? Lidia, ty nacisnąłeś guzik, czy to ja jestem skończoną pałą i wlazłem na ten przełącznik? Tak czy inaczej bolało. No ten bez wątpienia się podniesie, bo jest uzbrojony. No, podleczmy się. Podleczmy się trochę. Okej, jest łańcuch zatrzymujący tą pułapkę, więc jak najbardziej skorzystamy. I omijać mi ten guzik. Okej, całe szczęście magia tych truposzy nie jest jakaś wybitnie mocna. Okej, Lidia chyba ogarnęła tych dwóch u góry. No to elegancko, możemy lecieć dalej. Zobaczmy jeszcze, co mieli przy sobie, bo oni mają trochę tego złota i myślę, że to jak najbardziej warto brać. Klucz do cieniowiska, no proszę. Okej, tych u góry już zostawimy w spokoju. Zamek na poziomie ekspert, więc całe szczęście, że ten klucz wyciągnąłem z ciała tamtego truposza. No, bardzo ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Zapiszmy sobie. Sporo tam różnych daliście mi tipów odnośnie tych klejnotów duszy, ładowania duszy i tak dalej. Wiele bardzo trawnych, ponieważ no choćby ten z plecakiem, który podniesie udźwig, to jest już rzecz, którą bez wątpienia chciałbym mieć. Ale to są tematy niedaleko białej grani, które ja gdzieś tam pominąłem i aby je pozyskać, będzie trzeba tam wrócić, a bez szybkiej podróży no nie chce mi się zwyczajnie gdzieś tam nawet poza nagraniem biegać taki hektar do białej grani. No proszę, myślałem, że tu trzeba będzie tym mechanizmem coś podziałać, żeby otworzyć te drzwi, a tu wyskakuje tych. Ten mechanizm pewnie wpłynie w jakiś sposób na ten most zwodzony. No dobrze. Jest mieszek. I są już podpowiedzi związane z tą zagadką środowiskową. Okej, mamy tutaj cztery symbole. Ściana będzie się przesuwała, odkrywając po kolei każdy. Więc trzeba będzie zapamiętać zwyczajnie. No dobra. Delfin jest z prawej. Potem jest wąż. Okej, był wąż ustawiony, więc wróćmy do tego ustawienia.
orzeł i delfin. Mostek opadł, a my możemy przejść dalej. Jest mikstura uzdrowienia. Żelazny topór wojenny. I jest łucznik. On mnie nie widzi, więc możemy śmiało atakować je za podwójne obrażenia z ukrycia. Okej. Znowu idę jak ta pała, depczę po tych guzikach. O kurde. No grubo powiem, grubo. Dało się zrzucić te kamienie na tego truposza. Ale nie skorzystałem. Drobny klejnot duszy. Kolejne drzwi. Uczeń, więc raczej nie powinno być problemu. No nic. Jeden wytrych i tak musiał paść. Sztabka złota, ciężar 1, ale wartość 100 i jeszcze ogień prosto w pysk. No pięknie. Całe szczęście stałem spod lekkiego kąta i ogień mnie nie sięgnął. Bardzo fajne miejsce. Podoba mi się, że na każdym kroku jest jakaś pułapka. Trzeba mieć oczy dosłownie w tyłku. Okej, trochę tych strzał, ale ja mam 159 w tym momencie udźwig, więc ja tych strzał norskich już podnosić nie będę. Szkoda trochę, no ale trudno. Mikstura magii. I tak mam wrażenie, że za chwilę znajdę coś fajnego i nie będę w stanie tego wziąć. I znowu zacznie się boksowanie z ekwipunkiem, żeby zwolnić trochę miejsca. A my schodzimy dalej, głębiej do cieniowiska. Ej, truposze na szczęście nie są tutaj jakimś wielkim problemem. Niespokojny drag, to już zdecydowanie inna bajka. Korzystajmy. Chciałem powiedzieć z chwili spokoju, ale nie bardzo jest chwila spokoju. Okay, teraz elegancko udało mi się zablokować tarczą. Mnóstwo ich tutaj, naprawdę mnóstwo ich wyskakuje. No, póki co całkiem nieźle. No i ten tutaj chyba się zagapił. No dobra, czy to był ostatni z cholernej armii nieumarłych? Chyba tak. Zerknijmy, co mamy przy sobie, ale generalnie skupię się na odzyskaniu paru strzał, no i złocie, bo wiadomo, zawsze to warto zabierać. Pierścień, ale gówno warty, to tego już raczej brać nie będę. Drobny klejnot duszy. Okej, jedna strzała jak najbardziej.
Rupusze. Nie mają raczej przy sobie nic ciekawego. Księga czarów Jasnowidzenie wskazuje drogę do aktualnego celu. No to ja ten czar już widziałem gdzieś wcześniej. Dla mnie to jest już po prostu coś dla totalnych leniuchów w tej grze, żeby jeszcze tu wskazywać, jak dotrzeć. Skoro mamy indykatory w świecie gry i mamy indykatory na radarze, jeszcze dodatkowo mamy magię. No ale zawsze to jakaś dodatkowa ciekawa rzecz. Jak ktoś chce, to jak najbardziej przecież można używać. Jezu! Chłopie! Zimno! Jeszcze! Krzyczy dziad jeden. Też umiem. Suweren. No i teraz na suwerena byłem przygotowany zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Choć też nie był aż taki prosty. No trochę mi tutaj życia zabrał. Nie mam już magii, żeby sobie to życie odrodzić, więc chwilę będę musiał poczekać. No dobra, zobaczmy w takim razie, co mają przy sobie. Ja też muszę zwrócić uwagę, bo Lidia cały czas łazi z tym pradawnym norskim mieczem. 21 obrażeń. To chyba właśnie od tego poprzedniego suwerena na ma, nie? Więc chyba tutaj nie muszę jej dawać nic więcej. Ale zobaczmy. Sprawdźmy, żeby... Wciąż tu jestem. Żeby się nie sfrajerować. Czekam tylko na rozkaz. Pradawny norski wielki miecz. Aha, okej, czyli ona ma już teraz zwykły, bo wytraciła tą lodową duszę, która była w tym mieczu. No dobra, to ja jej wezmę ten miecz. Za chwilę go wyrzucimy. A ty sobie weź ten pradawny miecz chłodu. Będziesz miała... Osłaniam cię. Troszkę lepsze obrażenia. Czekam tylko na rozkaz. Okej, to jest ten zwykły, a to jest ten chłodu. Weź sobie. A ten zwykły. Wywalamy. No dobra. Udało się przebrnąć. Był suweren, więc pewnie będzie smocze słowo, mam nadzieję. No i jak najbardziej, jest też gigantyczny kuferek. To bardzo mnie cieszy. Kamień warli ze skazą. Wartość 1000 sztuk złota. No jasne, bierzemy. Pomniejszy klejnot duszy, 189 sztuk złota, okuta żelazna tarcza, słabsza od tego, co mam. Ale jest szata iluzji nowicjusza. Rzucanie czarów iluzji kosztuje 12% mniej. Regeneracja magii przyspiesza o 50%. Ja magią nie jestem aż tak mocno zainteresowany. Jest jeszcze mieszek, dodatkowe 39 sztuk złota. Leczmy się, bo nie wiadomo, czy coś jeszcze tutaj nie wyskoczy. Pułapka jeszcze na sam koniec oczywiście też musiała się odpalić, no bo nie ma łatwo, nie? Okej. Jest ołtarzyk i jest kolejne smocze słowo. Poznajesz słowo mocy kynę, pokój kynę. No dobra. Pytanie brzmi, czy ja to kynę już mogę w tym momencie w jakiś sposób używać?
Okuj kynę, oczywiście, że nie mogę. Głos uspokaja dzikie bestie. Stracą one ochotę do walki lub ucieczki. Okej, okay, bardzo, bardzo fajne. Ale brakuje mi jednej smoczej duszy, żeby kynę móc używać. Czy to jest, że ja mam jedną z... Nie no, nie mam jednej smoczej duszy, bo... I dwa smoki pokonaliśmy, nie? Jeden niedaleko Białej Grani, a drugi tam, gdzie były... Gdzie pomogli nam giganci. Ej, zerknę tylko szybko jeszcze, czy... Nie ma tutaj przypadkiem czegoś ciekawego. Cały czas też zapominam, bo nimfa ma tą umiejętność dawania buffów do walki. Też warto to uruchamiać. W takich miejscach jak choćby to. My powinniśmy... Tak, my chyba mamy już teraz poziom, nie? Więc trzeba by znaleźć coś do spania. Na ławce mogę usiąść, ale spać się nie da. Już z automatu się odsuwam, ciągnąc za te łańcuchy, bo... Wszystko tutaj do mnie strzela albo chce mnie podpalić. Najtradycyjnie mamy skrót do wyjścia. Jeszcze trochę złota. Okej, tutaj było posłanie, więc jak najbardziej możemy się przespać. Jest czwarta rano, więc nie będziemy spali długo. Wystarczy godzina. Dostajemy poziom. No i tak, wydaje mi się, że pójdziemy ponownie w zdrowie. Chociaż zdrowie już jest spoko. A jeżeli chodzi o punkty do rozdysponowania, no to pójdziemy w kowalstwo. Ja kowalstwa jeszcze nie miałem okazji rozwinąć w ogóle. Więc jak najbardziej sobie to zróbmy. Kowalstwo stalowe. Pozwala tworzyć w kuźniach stalowe pancerze i broń oraz ulepszać je dwa razy skuteczniej. Jak najbardziej. No dobrze, uważam, że ta wizyta była naprawdę owocna. Okej, nie tędy. Prawdziwy labirynt, trzeba przyznać. No i wychodzimy. Do Ivarstedt wracać już nie mamy potrzeby. Mamy co prawda te dwie skóry, a ja w poprzednim odcinku mówiłem, że ja nie kojarzę, czy tam w Ivarstedt myśmy brali to zadanie o tych skórach. Tak czy inaczej niesie to teraz Lydia, więc nie jest to jakimś wielkim problemem. Okej, okay, jest ciemno, bo jest przed szóstą, ale to nie jest problem, nie jest jakoś specjalnie mocno zimno. Raczej to bez problemu wytrzymamy, więc wydaje się, że możemy ruszać dalej. Zobaczmy na mapę, my mamy w tym momencie zaznaczone jeszcze to zadanie z zabiciem przywódcy bandytów. I on się znajduje gdzieś tutaj po drugiej stronie tego zalewu. Myślę, że możemy to zrobić. Czemu by nie? Nie wydaje się przynajmniej na mapie jakoś to specjalnie daleko. Czego ci potrzeba? Na razie niczego. Lydia ma również przy sobie całe mnóstwo żarcia, więc tego akurat elementu myślę, że już tutaj nie musimy się jakoś specjalnie martwić. Ciekawe jest też to, że my wcześniej nie mogliśmy jakoś specjalnie wpakować gratów do Lidli. A teraz... Teraz jesteśmy w stanie. Być może ona awansuje razem z nami? No nie wiem. Czytaj żłobiona tabliczka. Emblemat 1. Przed narodzinami człowieka mundusem władały smoki. Ich słowa były głosem, a mówiły tylko w prawdziwej potrzebie, albowiem głos mógł zaćmić niebo i zalać ziemię. No okej, ale tu jest podejście do wysokiego Hrodgaru. Tutaj zaczynają się stopnie, więc ten znacznik jest naszym zadaniem głównym.
Natomiast nasz bandyta jest z tamtej strony. W takim razie Hrodgar zostawimy na później. A my przejdziemy sobie przez góry. Wschodzi słońce, więc może za chwilę będziemy świadkami pięknego widoku. Zobaczymy. Ok, jest zalew, więc idziemy wzdłuż niego. Piękna paleta kolorów, trzeba przyznać. No dobra. I przy okazji tych bandytów użyjemy sobie paru rzeczy. Na pewno to skradanie. Na pewno to skradanie chciałbym użyć i na pewno chciałbym użyć dębowego ciała, jak już tam padniemy walczyć. Co mocno pokąsał mnie pająk śnieżny. Gdzie jest Lidia z Robalem? Bo ani Robala nie słychać, ani Lidii nie widać. No i trochę mnie to martwi, szczerze powiedziawszy. Dopiero co nagadałem się, ile to Lidia nie ma przy sobie żarcia, a Lidii nie ma. Z nami, nie? Co za tym idzie, żarcia też z nami nie ma. No okej, czy ja zgubiłem Lidię w cieniowisku? No biegam sobie beztrosko. Ja myślę, że Lidia tutaj spokojnie nadąża za nami. A sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wydawało mi się, że wychodziła tutaj razem z nami. I zwróćmy rzucić okiem, no bo... Robala słychać. Okej. Lidia zespawniłaś się. Co mnie cieszy. Nie będę musiał za tobą biegać po całym cieniowisku. Ruszajmy. Czy ona jest dociągnięta? Okej, okay, nie jest w żaden sposób przeciążona. Więc chyba tylko glitch. W takim razie ruszajmy w stronę bandytów. Tą ich miejscówkę już tam widać w oddali. Akurat może nie w tym momencie, bo zasłaniają drzewa, ale wcześniej było ją widać. Kapitalna paleta kolorów, co pięknie to wygląda wszystko tutaj, jak wschodzi to słońce. Ale słychać ptaki, przygrywa muzyczka. No naprawdę, aż dziw bierze, ile lat tak naprawdę ma ta gra. No i tak jak mówiłem, będę chciał używać tych rzeczy, natomiast w sensie tego dębowego ciała i skradania. Natomiast zanim tam jeszcze wejdziemy, to podjemy sobie trochę, żeby uzupełnić pasek wytrzymałości. Mało spałem, więc pasek magii nie uzupełnił się w całości. Może lepszym rozwiązaniem było wtedy przespać się dłużej. No nic, myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze się przespać, jak wpadniemy do bandytów. No zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Widać kawał obszaru. No dobra. Na pewno weźmiemy sobie łuk. W pierwszej kolejności. I teraz tak, ja mam to wyciszenie pod szóstką. To sobie też będziemy używali. Dębowe ciało jest pod siódemką. Ok, czyli biorę magię po prostu do ręki i będę musiał jej użyć. Może robimy tak, tutaj po cichu. O. I użyjemy, gdy będzie potrzeba. No proszę, nie przejdziemy w jakoś specjalnie łatwy sposób tędy.
Mam nadzieję, że mnie ten nurt nie zdmuchnie. No nie wiem, wydaje się, że to nie jest dobry pomysł. Okej. Okay. Tak jest zdecydowanie bezpieczniej. Sporo magii kosztuje ten czar. No dobra, ale to ja zrobiłem teraz dębowe ciało. Ej, za mało magii, żeby użyć tego wyciszenia. Czyli generalnie potrzebowałbym tak naprawdę pełny pasek lub 3/4, jeżeli potrzebuję tyle samo co dębowe ciało. Mam pytanie, czy z tym brakiem z powodu niewyspania będę w ogóle mógł użyć. No nie jestem w stanie. Czyli sporo tutaj tej magii będzie potrzeba, żeby użyć tego wyciszenia. 126 punktów magii. No, ciężko powiedzieć, ile ja mam całej magii. To chyba gdzieś tutaj byśmy widzieli, nie? 120, okej. Czyli nawet mając pełny pasek, nie jestem w stanie tego w tym momencie użyć. Natomiast dębowe ciało chyba potrzebuje mniej, najwyraźniej, skoro udało mi się użyć tej magii. 91. No dobra. Dobrze wiedzieć. Tak czy siak dębowe ciało jest w tym momencie aktywne. A my spróbujemy się tutaj trochę poskradać i ogarnąć tych bandytów. Kociołek już widać.